Ibrahim Barkinojew przed galą Polema 24 Ekstra w Legionowie. Powiedz, jak to teraz będzie wyglądało, bo to nie jest ta kategoria, w której ty byłeś mistrzowski pas Polema, to jest inna waga. Różnica duża dla ciebie, czy to raczej nie stanowi jakiegoś specjalnego problemu? Nieduża różnica. 57, tylko się teraz pojawiła. Walczyłem 61, to dla mnie... Nie ma problemu tam i tutaj walczyć, no. Nawet myślę, że tam lepszy, no, tam jest, to jest lepsza waga, tam, żeby tam nie zbijać te wagi, dużo, bo ja zbijam 8-9 kg do 57, no, do 61 to muszę za 3-2 kg zrzucić, no już koniec. Powiedz, troszeczkę będziesz musiał tutaj... Jest pewnie mocniejszy, troszkę silniejszym rywalem się mierzyć. Jak to jest, czy znasz troszeczkę, wiesz trochę coś o rywalu, jak go oceniasz? Jest dobry, na przykład fizyczny, kondycyjny, nie wiem jak jest, bo nie ma jeszcze walki zawodowej, ale walczył w zawodowym kickboxingu, jest mistrzem Europy w kickboxingu, zdobył pas, tam mniejsza waga. Jest starszy może ode mnie. No i jest naprawdę dobry, tylko że ma dobrą stójkę. Ale partner nie wiem jaki ma. Walczył tam amatorski jakąś, nie wiem czy wygrał. Niektórzy wygrał, niektórzy przegrywał. Ale dla mnie chyba, dla mnie nie jest problem, że on z nim zawalczy stójce. Będę walczył normalnie w stójce, bo ja się czuję się dobrze tylko w stójce tam w parterze. Też mogę, też pójdę do parteru, zobaczymy jak będzie. Ale jak będzie chciał się bić w stójce, to bez problemu będę całą walkę w stójce bić, jak on będzie chciał. Powiedz, po tej ostatniej twojej zwycięstwie, po wygraniu pasa, byliśmy świadkami takiego dość efektownego świętowania zwycięstwa przez ciebie, czy ewentualnie jeśli uda ci się wygrać teraz znów jakiś występ taki delikatny, artystyczny, będziesz miał przygotowany jakiś pomysł na to, jak cieszyć się ze zwycięstwa? Nie wiem, jak Bóg da wygrać, to wygramy, ale... zobaczymy jak tam będzie, bo tam mają być tam dużo naszych, dużo moich kolegów. No, jak oni poproszą, to będzie taniec, jak nie. Ta walka to takie troszeczkę przetarcie, trochę przygotowanie pewnie do tego, co jak będą najważniejsze, jeśli chodzi o tą najbliższą twoją przyszłość, czyli o walkę, przed walką w obronie pasa. Czy wiadomo już coś na temat tej obrony, ewentualnie kiedy, no i z kim miałbyś walczyć w obronie mistrzostwa PLMMA? Obrona już wiadomo, kiedy w styczniu, albo zobaczymy po tej walce, która będzie teraz legionowa, bo jak nie będzie kontuzji, nic, jak będę się dobrze czuł, to w styczniu zobaczymy, ale jak będzie troszkę tam kontuzji, coś takiego, to w lutym, na początku w lutym, albo na jak tam, albo nie wiem, tam w środku tego lutego, to zobaczymy. I jakiś Białoruś ma być właśnie, który walczył na PLMMA 22 chyba z Linderem. Zobaczymy, bo trener by chciał, żebym z nim zobaczył, ale jeszcze nie wiadomo, czy się zgodzi, czy nie. Powiedz, jeśli chodzi o te twoje plany, gdzieś tam ewentualnie wyjazdu poza Polskę, walczenie, gdzieś bicie się poza granicami, to też, czy już jakieś są może bardziej skonkretyzowane, czy też na razie czekamy na to, co się wydarzy w Legionowie? No, czekamy, aż co wydarzy w styczniu albo w lutym, obrona pas. Jak obrony tam mogę zmieszać, odpocząć, może zobaczyć, że tam nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale trener już mówił mi, że będę walczył tam poza granicą i zobaczymy, będzie jakaś okazja, to zobaczymy, nie ma problemu. Powiedz, jeśli chodzi o tutaj twoją sytuację, jeśli chodzi o twoje warunki od treningów, jesteś zadowolony z tego, co oferuje ci tutaj polskie MMA i z tego co na razie udało ci się osiągnąć? No, bardzo jestem zadowolony. Jakbym chyba nie był teraz w Polsce, jakbym był u siebie w domu, to bym chyba jeszcze nie miał pasa.
albo nie walczą jeszcze z zawodową. Polska mi dużo dała, miałem tutaj dużo warunki. Trener mi dał duże szanse, żeby tam wejść na jakiś poziom. Nie wiem, jak będzie dalej, ale myślę, że będzie dobrze, ale myślę, że nie wyjadę nigdy z Polski, zostanę tutaj. Niedługo będę miał kontrakt z trenera, na 10 lat podpiszę, nie ma problemu. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, czyli taki długi kontrakt, ja to tradycyjnie na koniec pytanie. Jest walka, o której zawsze myślałeś już od dłuższego czasu. Tymoteusz Świątek, podobno nieśmiertelny, tak przynajmniej twierdzi w wywiadach. No i co? Wiadomo coś? Dalej trwają jakieś pomysły? Są jakieś pomysły na to, żeby do tego rewanżu doprowadzić? Tak, jak zdobyłem pas, to jak wychodziłem z ringu, to powiedziałem Świątkowi, żeby ze mną zobaczył pas. Świątek powiedział tak, że jak będzie kasa, to będzie walka. No to wtedy powiedziałem, że dam ci swoje kasy, twoje, wygrane albo przegrane, żebym tylko zobaczył ze mną. Ale potem wpisałem do mnie na Facebooku, żebym tam nie mówił w wywiadach, że chcę rewanż, żeby nie blokować mu drogi do sukcesu. A ja mu nic nie blokuję, nie wiem. Chciałem z nim się bić, teraz już mam z kim się bić, teraz lepsze, są lepsze zawodniki. I jak Świątek będzie chciał sam się bić, to zadzwoni i powie, zobaczy, ale niedługo, jak jeszcze wygram parę walk, to na pewno będę chciał rewanż. Może się Świątek potem się zgodzi, to też będzie walczył i też będzie dalej się. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie teraz przed galą PLMA 24 Ekstraregionowie, rozumiem nastrój w porządku, wszystko ok. A to co, możemy spodziewać się efektownej walki? Musi być efektowna, ale nie wiem, zobaczymy, spróbuję wygrać tą walkę, nie mam w ogóle nerwów, nie mam stresu na tą walkę, bo miałem jak zaczynałem, ale teraz już się skończyło to wszystko, teraz normalnie się czuję do walki. I na przykład chciałbym się jutro już zobaczyć tą walkę, dla mnie nie ma problemu, ale jak Bóg powie, jak Bóg to będzie chciał, to tak i będzie. Jak będzie efektowna, to efektowny wygra. Albo mogę przegrać, jak nie będzie chciał, efektownie mogę i przegrać, i wygrać. Ale zobaczymy, jak myślę, że w stójce z nim zobaczyć i zrobić jakąś coś efektownego w stójce, no. Zobaczymy, co będzie, bo nie mogę jeszcze obiecować to wszystko, bo było teraz ostatnio w moją walkę tam na Pruszkowie, chociaż miało być stójka, ale bo Czeciunek był parterowcem, był dobrym parterze, ale było parter, no. I to nie zależy ode mnie, to Bóg tam powie, że tak być, to tak będzie. W każdym razie mówi, że mógłbyś walczyć jutro, ale przypominamy, walka 15 listopada na gali PLMA 24 Ekstra w Legionowie. Dziękujemy, no i niech to będzie rzeczywiście dobra walka. Dziękuję bardzo.